Tragedia antyczna. Wykonanie Podlasia XXI wieku. Uniwersum szkolne 17. Akt pierwszy. Scena pierwsza. Zapoznanie z miejscem akcji i pierwsze kuszenie Wojtka. Major przed laptopem, widz Artur za laptopem. Krzysiek i pozostali widzowie na zakupach w Zodiaku. Na wstępie przedstawienie Artura z Gdańska. A ja jestem Artur, osoba. Jestem z Gdańska też. Przyjechałem tutaj ze znajomymi na obiad do Zodiaka. I zaraz będziemy lajta rozkręcać z Majorem, także będzie light. Filmik później będzie dodany, ale jesteśmy i czekamy na razie na obiadek. Aha, jeszcze coś chciałem dodać, że Major będzie zaraz fryzjerem. Będę golony i włosy będą ścinane i dobrze będzie zrobione. Tak? A czemu ma być źle? To będzie dobrze. No. A jak nie dzisiaj, to jutro, bo zaraz light będzie. O, to na lajcie może zrobimy. Nie. Też tak myślałam, ale nie, Major, ale na lajcie jak robisz to obszywieć, to tutaj trzeba, a on chce w domu, a w domu nie można. To zrobimy jutro. Będę miał z Gdańska wspaniałą osobę, wspaniałą kobietę, która usiądzie, będzie chciała, to usiądzie koło mnie. Bardzo jest sympatyczna, elegancka i ogółem, co mogę powiedzieć jeszcze. I proszę ogółem, żebyście ogółem nie obrażali nas. O, już 432 widzów. No cholera. Na wynajęcie biura, bo chciałbym biuro wynająć sobie jakieś po prostu większy taki pokój, łazienka i kuchnia, żeby była i po prostu tam by po prostu kamery, wszystko by było i tam bym po prostu nagrywał dla was i pokazywał powoli wszystko, trzeba to tak robić, żeby było wspaniałe. Głośniki działają? Działają. No wszystko słychać. Sprzęt zawodowy. Mam działalność prowadzę, to muszę. Podatki, ZUSy. Tak, wszystko. Ubezpieczenie swoje. Kogoś Majorze będę mógł was kiedyś odwiedzić 3 złote. No pewnie, o dzięki za 3 złote. Kubuś. No dziękuję, że oglądacie mnie. No czekaliście, nagrałem chyba film. Jeszcze film jeden nie wrzucony, to później wrzucę po prostu. Jest, będzie taka bardzo sympatyczna, bardzo ładna, która ma 24 lata i po prostu, o, mamę pozdrawiałem, nagrywała. Skoro przybędzie do ciebie kobieta z Gdańska, to szykuj żonę Bożej 3 złote. Nie, ona ma chłopaka z chłopakiem. Może która będzie tam zainteresowana mnie poznać bliżej, jak to się mówi. To bardzo chętnie. To po prostu szkolna 17, proszę wysłać pocztówkę, numer telefonu, tylko w kopercie, żeby to nie było po prostu, żeby ktoś nie widział. To zadzwonię do ciebie. Krzypryś. O, taki. Ładnie pachnie. Ja nie Fiodorczyk. Komputerowiec też nie jestem. O, właśnie. Z komputerami nic wspólnego nie mam. Ja nie będę Majorowi czytał, bo on lepiej niż ja czytał. Ja tu mam sam problem z wami. Krzysiu pojechał do Zodiaka z Zuzią Bożą i Zarkiem. Z inną Zuzią. I zaraz z obiadem będzie. Jagodę, kocham jagodę. Będziecie na monitoringu widzieć, jak przyjadą. A, będzie. Na monitoringu, no. Ujdę. Miłe wyparasza się panu komputerowi całą polanę, lecz Boże Majorowi, nic się nie dzieje, jeśli on miał alkohol, więc może się napić przecież 3 złote. My nie pijemy nic. No dzięki za 3 złote. Cześć Wojtku. Powiedz mi, że czego to wynika, nie chcecie się przyznać, że ten widzami nie mogą, że się rozpuszczali. Wszyscy to wiedzą, co są nagrania, a ty dalej. Nieraz cię widzę, jak wychodzisz ze sklepu na Polowej lub na Popiełuszki z ciekawymi zakupami w torebce. Nie ukryjesz się 3 złote.
Przyjechała Zuzia dla was. Ja ze swoim chłopakiem, który ma 24 lata. Akt pierwszy, scena druga. Grzecznościowe rozmówki, wyważony ton i wzajemny dystans z poszanowaniem. Major i Zuzia przed laptopem. Widz zwany Arturem za laptopem. Krzysiek i pozostali uczestnicy na podwórku. Przedstawienie Zuzi z Gdańska. Postać Zuzi podczas lajta ewoluowała od optymizmu przez niechęć i zawstydzenie po bierność. Jest postacią dynamiczną, głoszącą prawdy subiektywne. Cześć, jestem Zuzia. Przyjechałam z Gdańska, mam 24 lata i jestem wielką fanką Krzysia i Majora. I to było moje marzenie, żeby tu przyjechać i się spełniło. Dziękuję wam. Major, o nagrał. Kurde, jaka fajna. Major. Pamiętajcie widzowie, bogactwo waszej duszy przyciąga wszystkie bogactwa całego świata. To jest takie motto, które powinniście wdrożyć w swoje życie. I świat jest pełen nieograniczonych możliwości, a ty jesteś po to, żeby z nich korzystać. Właśnie. Ja bym chciała filologię szwedzką z Ateneum pozdrowić. I tyle, nie? I moich najbliższych przyjaciół. No, tu nie pisze, że twoja. Ale wie. Tu nie pisze, ale wie. Co? Wie. Ja należę tylko do Boga. Ja należę tylko do Boga. Do wyższej siły. O właśnie. Dobrze. O. Całe to. Ja nie należę do nikogo, tylko do Boga, nie? I do niego nie należy. Bóg nas wszystkich pilnuje. No pewnie, że tak. Ktoś jest męczennikiem, ktoś jest błogosławiony i ogólnie tak to jest. Jak to tak może być? Ja chcę coś powiedzieć. Jak to tak może być, że ktoś... Ja rozumiem, oni są... Krzysiu i Major są osobami publicznymi, ale dlaczego im źle robicie? Tak nie może być. My tu 6 godzin jechaliśmy, żeby się tylko spotkać z nimi, bo to są nasi idole. No bardzo dziękuję. No i... Dziękuję. I ja nie rozumiem, jak można robić coś złego. Na pojedynek niech będzie. Na złość. O! Ogarnijcie się. Cześć. Cześć. Chcesz prowadzić lajta? Tak. No to witam. Czekaj. Mogę się przesiąść? No proszę bardzo. Jak masz ochotę. Dzień dobry. Aniołek. Cześć. I to są te wiadomości, tak? Co wysłuchaj? Tak. Oj, chcę moje odświeżyć. A dasz mi drinka? Nie ma drinków, same zbisane. No dobra, tutaj mi. W Zodiaku nie ma drinków. Dobra. Cześć. I tu mam drink. Ale to się nie przejmuje, to jest pytanie. Ja nie jestem głodna. Jak on firmę mojej gadanki wróci. Przepraszam, że to powiedziałem. Mają pozdrowić pana i Marcikanę, gdzie Zuzia i Czesia Cucka dźwię. O, twoja mama muszę będzie wyglądała. I co tam u ciebie? Ile już tutaj siedzisz? Niedawno łączyłem. Patrz, ile widzę tam. No, my tu jechaliśmy 6 godzin, nie? Żeby... Pieniędzy mają moje marzenie się ogłosiło. Nastał nasz coraz mniej widzów do danej i 3 złote. No, no pewnie, że tak. Krzysiu kupił dla nas obiad za bardzo duże pieniądze i za to cię... Chciałbym powiedzieć, że ta Zuzia, czy poznajecie ją, co kiedyś była? Ona nie była tutaj nigdy. Ja jestem tu pierwszy raz. Właśnie. Dobra. Gdzie ten pierwszy raz? Już byłeś. Pierwszy raz, o. Właśnie co ty wkręcasz? Dobra, idź sobie na podwórko, jakbyś taki numer robił. Dobra, chodźcie jeść. Dobra. Chodźcie jeść. Ja nagrywam. Chodźcie jeść. I co będziesz mówił? O dobrych rzeczach. Na pewno. Że odwiedziła wspaniała kobieta. No. Która była, jest pierwszy raz. Ale spełniliście moje marzenie, Ja się czuję zaszczycona, że mnie tu w ogóle wpuściliście, naprawdę. Ja byłam pewna, że nas tu wpuścicie. I to jest ogółem honor, duma, nie, jak to się nazywa. Dobra. Zaszczyt. No to dobry pamiątka mnie dla ciebie. O Boże.
Dobra, idę zapalić sobie i sobie coś zjeść babkę ziemniaczaną. Ja nie wiedziałam nigdy w życiu, co to jest babka ziemniaczana i chcę sobie posmakować, bo ja nie znam czegoś takiego. Nie jadłeś nigdy? Nie. Wielka dobra? To muszę się przekonać. To przekonasz się. No, dobra. Dobra. Co ja mogę za to, że mam taki głos? Ja w ogóle mam taki wysoki głos, ja to wiem. Ale tak się urodziłam w ogóle. I co sobie poradzę, nie? Judasz, pani Zuzanno, proszę uważać na tego człowieka, obok którego pani siedzi. Ten człowiek nie wie nawet, jak cię pachnie i po alkoholu może być nieobliczalny. Pozdrawiam i radzę uważać na przyję, przepraszam bardzo. Dobra, ja się tam nie boję. Idę sobie zapalić i sobie coś przekąsić i życzę ci powodzenia ogólnie. Nie przejmuj się. No, ja nie przejmuję! Gdybym ja miała się przejmować tym, co ludzie mówią, to już bym była pod ziemią, nie? W Belgii jest, też pozdrawiam, nie pozdrawiałem. Ogółem pozdrawiam pana majora i panią Blondszprychę oraz oczywiście ogółem pana prezydenta 4 złote. No, dzięki za 4 złote. Ogółem przynoszę ci dary Boże. Dary Boże dla ciebie. Babka ziemniaczana. Kotlet de volaj i chrupka. I enjoy your meal. Bo na to zasługujesz. Bardzo dziękuję. No i się najedz, a potrzebujesz... No, alkoholiku. Ja już potrzebujesz ewidencja? No może... 3 złote. Czekaj, no bardzo. A nie będziesz wiedziała, gdzie... Ty jesteś kobieta, muszę dbać. Mogę sobie wziąć papierosa, mogę. Ej, tu masz tu flagę Islandii! Masz tu flagę Islandii! Tak. A skąd? To zajebista strona, 2,103 zł. Oczywiście, proszę bardzo. I ile ty tak ogółem dziennie siedzisz godzin? Nie, ja codziennie nie nagrywam. W tym tygodniu raz, w poniedziałek chyba, czy we wtorek nagrywam to 600 zł. I ile musisz nagrywać, żeby się utrzymać? O tak, ci zadam pytanie. Nie, po prostu nagrywam też filmy i za filmy po prostu mam reklamę i za reklamę płacą. A te donaty wysyłają, jak ja lajta na żywo po prostu robię, to oni wysyłają, kto ma chęć, to wysyła po prostu. A po co oni to wysyłają? No dla mnie wysyłają. No, a żebyś coś powiedzieć, tak? Nie, po prostu wysyłają, bo mam kanał swój, działalność, otworzyłem. No wszystko legalnie. Nie oszukuję państwa. No. No dobra. A teraz właśnie no to ja muszę sobie tam też zjeść, nie? A to idź, smacznego. No, bardzo to dziękuję, później że... może dołączyć. Major. Kochasz los, powinien czytać i pisać, przyznaj się, my to wiemy, po prostu się przyznaj, żeby nie dłużej nas oszukujesz i nas obrażasz ten. Michał Rechoń, Maja ukrywa, że nie umie pisać i czytać 3 złote. Idź, bo się patrzysz na Mesicano TV, witam, zapraszam na Iwa. Są dziewczyny, impreza. Po wypełnieniu celu wale browara na hajnał po 3 miesiące abstynencji. Zapraszam Mesicano TV. Dogarniać wiórki do lasu 3 złote. No smacznego. Atomowy, witaj major, co ty będziesz robił w tym biurze 3 złote? Nagrywał. Akt pierwszy, scena trzecia. Atmosfera coraz bardziej się rozluźnia. No właśnie, wróciłem. Musiałem dać mocz. To się mówi, ręce umyłem. Michał Rechoń.pl, strusiu, jak nie nagrywasz z Kononem lajtów, to nie ma sensu tego oglądać. Idziemy do lajta, do Meksykana, on teraz nadaje lajt i przynajmniej jest ciekawie, a u ciebie nudno, bo nic nie robisz, leniu, 3 złote. To oglądajcie jego. Ja ponagrywam trochę, wyłączę. Jestem kucharką. Ja już teraz mam 56 lat, ma ręce, może sobie sam posiłek robić. No dzięki za 3 złote. Majorze, działalność gospodarcza została zgłoszona. Spodziewaj się kontroli. Nie umiesz czytać i pisać, więc prowadzisz firmę nielegalnie. Podczas kontroli będziesz musiał napisać dyktando, więc to twój koniec 3 zł. Dyktando, ja nie jestem w posłówce.
Polska dla Polaków. Cześć. Marcin, panie majorze, proszę opowiedzieć, jak wygląda życie seksualne w więzieniach. Czy osoby należące do podkultury więziennej wykorzystują więźniów z grup frajerów i cfeli? Jakie są pana doświadczenia? 3 złote. Dobrze, dziękuję. To jaki tu hejt leci, nie? Że ty to przy... Że ty to... Jakby to powiedzieć... Ja bym nie przeżyła. Ja tak nie nagrywam. Donbaska Narodnaja Respublika Poczynam Wynichoczytie potwierdzić, że to wynucha jedę nitro z białkami. A to nieprijatno 3 złote. Słuchaj, papierosa, mogę od ciebie? Albo kupić? Nie możesz. Dobra, dzięki. Pojadłeś trochę? Najadłem się już, no. Babkę zjadłem, kurczaka, fryteczki, kapustkę. Mariusz Pudzianowski, dzień dobry, panie majorze. Zainteresował mnie pana film z zupką treningową. Czy mógłby pan opowiedzieć nam? Widzą o swojej diecie oraz treningach, pozdrawiam. O. Mariusz Pudzianowski. Pokaż, major, białko. 3 złote. To, co masz. A to dobre jest? Tak. Do płatków dasz do czokapika z mlekiem i dobre to? Tak. No, ja nie jadłem nigdy. I dodajesz 3 łyżeczki. Te większe i mieszasz. A to łapa i... będzie, mięśnie zbite, kurde. Tak, dziękuję. Tak, nie stać mnie na papierosy, dobrze mówicie. Niech ktoś przyjdzie na szkolną i fajkę mi da. Ode mnie będzie. Nie wiem. Major, jutro na śniadanie znowu mega masa do mleka. Tak. Jest przyrost. Piszą na zewnątrz z kamerą, ale nie starczy tego kabla. Na altance to Krzysiu jest z Zuzią obiad. Z Zubiaka. Devolaje. Akt pierwszy, scena czwarta. Donaterzy starają się przestraszyć i skłócić widzów z postaciami uniwersum. Pomimo to, goście czują się już swobodnie w domu Krzyśka i zaczynają dokazywać. Przedstawienie Arka ze Starogardu Gdańskiego, chłopaka Zuzi. Szanowni Państwo, nazywam się Arek, pochodzę ze Starogardu Gdańskiego. I chciałbym pozdrowić wszystkich widzów szkolnej 17 i tutaj całego uniwersum. Żyj, a jeszcze bym pozdrowił, pozdrawiam całą grupę Bożą, całą tu. No to właśnie widz, który przyjechał, to właśnie złano. Jest. Ta dziewczyna to właśnie jego dziewczyna jest. Zuzia, to moja dziewczyna. Pozdrawiam, widzę. Marcin, panie majorze, dlaczego pan śpi na złożonej wersalce czy konami, czy nie pozwala panu nie zmaszmula, wyspać 3 złote? Niemożliwe, że piękna Zuzia jest dziewczyną tego krzyworyja. A jednak. Wspaniała kobieta. Ile już to było? A najlepsze jest to, że koło wygląda tego lajta na podwórku z Zuzią. A w muzeju, tak? No. Konon Confident, Zuzia, wspaniała kobieta. Pierwszy sekretarz pani Harry Potter. Od razu widać, właśnie, że to znany amerykański reżyser Tarantino. Pozdrawiam pierwszego sekretarza i dziękuję za pozdrowienie. No to co się pytasz? Wystalkują cię do pracy, do rodziny, za złożę, zniszczą ci życie, dwa i zasłużysz na to. Hopiemy, życia nie mamy. Śmieje się, jak obrażają jego dziewczyny. Dobra, 250 zł będzie, Zuzia się pokaże. Nie jest, 300 będzie. Życie mi zniszczył. Do rodziny, do... Do rodziny, pracę, pracę stracisz. Pracę, rodzinę, Zuzię, piwo. Knur, Krzysztof jest w... w ogródku. Jedę wolaje i rozmawia z Zuzią. Michał Rakońcoty, redaktorku, 250 za Zuzę, co to Roxa jest, czy drugiego ratatusa z majora nam robisz? Krzysztof, czemu z Arkiem nie usiądziesz na kanapie? A, to usta mu się rozpadło. Już krzesło popsuł. Popsuł się, wygięło się. Jutro kupię krzesło. No. Głos choroszczy mówi, że do Meksykana mamy iść. Nie, weź się, ty się uspokój, już zaczynasz snów. Widzowie, dzwońcie do Konona, że Don Komputerowy nazwał go na rajcie knurem i że major rozpija gości, że trzeba wezwać policję, żeby najzbyt.
nie rozwija. Nowy komputerowiec obraża na lajcie pana Krzysztofa. Krzysiek musi się o tym dowiedzieć, że major rozpija od marnika i zuciekł z nim informację, bo major już pijany i obraża Krzyśka Trzaskiego. Potwierdzone info, panie Krzysztofie. Ten gość za kamerą, co siedzi, powiedział 5 minut temu o panie Berknitz. Jak pan może do tego dopuszczać we własnym belwederze i tolerować takie odzywki w kierunku prezydenta Bożego? 3 złote. Jan Major, czy bęben oddał ci w końcu pieniądze za oprawki i dał 500 zł za osia 3 złote? Jest 300 złotych ma być, Zuzia. Nie, jak oni mnie wyzywają, jakiś mężczyzn, że ja niby jestem transwestytą, to ja dziękuję takie rzeczy czytać. A jesteś? Jestem. To było dla mnie szok, że ktoś mnie nazwał mężczyzną, nie? No tak jestem. Ale to dla mnie płacą. A. Już. Kurwa. Ktoś podjechał pod belwederem. Panowie, musicie uratować widzów, to naprawdę trzeba coś zrobić, jakąś akcję. Idźcie z laptopem na zewnątrz, a nie, że oni 2 lata streamują z domu albo z ogrodu. Ale stary, Wojciech! Ja wyglądam jak Nie, Wojtek ma charakter twardy, nie chce wyjść na dwór z lajtem, to nie robimy po prostu, no co? Co z kablami? Nie? Dawaj, Zuzia, bo widzowie spadną. Nie chcę, bo będą mnie wyzywać tam. Nie będą, nie? Ja to źle odbieram. Tak, jakby ktoś przyszedł, akcja damy. Weź, słuchaj, co się dzieje? Nie, już tam to ubliżył brak. Słuchajcie, jak majora zmusić, żeby wyjść, bo Konon mówi, że telefonem nie umie robić lajta. Major nie chce wyjść pod Meksyka, ale jest matko, żona, wszyscy są. Także dałoby się podjechać. Astrą już byliśmy w Zodiaku, mimo że to jest kilometr. I prezydent chce nas wozić wszędzie. Do zoo, tutaj, do tego. Także de besta. No, de besta jest. Dawaj, Zuzia, kochają cię. No i co tam o planetu? Jedno oko na Maroku, drugie. Zuzia ma głos jak baby ze starych. Zuzia ma mutację. Jaką mutację? Ja mam taki głos. I co ja za to mogę? To są ruchy, ale... Kolenie Czarnobyla. Taka się urodziła. Tak mnie pani Bozia stworzyła, Matka Boska. No ja tak to mogę, że Majerowi flachę mamy postawić. Major, ty na nami, bierz się lepiej za Zuzia. Jesteśmy w belwederze. Mamy moc i władzę nad tą kamerą. Póki Major nie wie, co tam się dokąd dzieje. Nie widać nic, nie? Nie, nie ma tego. Słuchajcie, musi być donate na kosiarkę. Ja nie mogę. A dlaczego? Nie mogę. Marcin, skierujcie kamerę na Grubasa. Chcę zobaczyć, dobra, jak on wygląda. Czy nie ma problemu. 3 złote. Nie ruszaj, bo major przyjdzie, będzie. Pania kobieta jesteś. A tam. Fiodor to nie jest, bo srebrny samochód. Siusia, ładnie jęczysz. Susia, ile masz lat? 7 czy 10? Proszę, dawaj do nas. Masz głos, jakbyś help ciągała. Wspaniała. Płacę 50 zł, jak Zuzia się znowu pokaże w kamerce. Spod siebie? Nie, pięć. Major, no, kamera dobrze jest ustawiona? Bo ja poruszyłem tutaj ręką. Jest okej? Dobrze. To może fajki mi kupią, jakbym poszedł, nie pojechali. Ale możesz mówić. Ale ja chcę mieć paczkę, na 2 dni będziemy. Na 2 dni. Czyż to pojechał? Na majora telefonie jest YouTube zalogowany z jego konta. Możecie się telefonie, powiedzcie, że sprawia, jak jest Meksykanie. To zadziała na 100%. Na pewno nie. Dalej, Marko, major jest zalogowany na swoje konta. Major jest na swoim zalogowanym z kalkami na spoko, więc wszystko z tym opisku na sieci na alergię, to zadziała na wszystko. O, mówią, że po policji. Zuziu, pokaż tam knagę. Cały czat pisze, pokaż knagę, pokaż knagę. Zuziu, pokaż knagę. Sponsor ma to jest sponsor. Nie, nie. Zuziu, mam dla ciebie. Nie przeklina. Bądź sobą, pokaż knagę. Zapłacę studię, pokażesz nam knagę. Cały czas pisze, pokaż knagę. Powiedz, że jesteś.
ja też nie. Tak, Zuzia jest na baterii i zaraz mocy zabraknie. Panie, uczelni. Dziewczyny widzą. Że po prostu raz na jakiś czas widzę, że przyjadę. Maria zawsze mówiła, że wyglądasz jak miesiączka Anglika, Skandynawa i Ruska. Ja wyglądam jak Harry. Możesz pozdrowić wszystkich bożych transów z Tajlandii. A byłam w Tajlandii. Byłaś? No, byłam. Fajnie było. Pozdrawiam wszystkich transów z Tajlandii. Wody. Już idę! Wódka jest tam wita. Szklankami. Patrzcie, to tu jest wanna. Tu macie prezydencki szalet. Masz dzieci, Wojciech? Nie mam. Pytają się, nie masz. Planowałeś kiedyś? Piszą? Nie miałem kiedy. Nie miałem z kim. Akt drugi, scena pierwsza. Poznajemy potężnego widza Ściechanowca i słyszymy jego znajomka Grześka. Major po wodzie ognistej zaczyna mieć zdecydowanie żywsze wypowiedzi i nabiera ekspresji. Ładujesz mój telefon? Tam ładujesz. Jakie łapy, bo miała w tym człowieku. Co? Całą kamerę. Co? Całą kamerę zostało. Tak to przy mnie siedzi. Jakie ja szybutki. Grzesiek! Siadaj, ja poczekam. No siadaj, żeby cię było widać. No, to, ja se daję dom tam, nie siadaj tu, chodź. Tak, chodź. No idź. Ma, ja sobie ty pozdaję. Kto? Ja nie kierowca. Jest miło? Nie, gorzałe. Nie, ja nie, ja kieruję. Masz. Gorzałe. Ale, jesteś na żywo. Jestem Ściechanowca. Fajnie, to jest tak, kurde, pierwszy raz. Jak to się ogląda te filmiki. Na ten pokrzywa w życiorysie. Niech nie zdarzy ci się mieć przerwę w życiorysie, nie? Pogony masz, nie? Nie. Nie, bro. Nie chciałbym się robić. Arek 997 knur, syn knura bozego, co ma koszulę Lewisa. Syn knura bozego. Ja nie chcę tam opisać, bo to tam nie wiem. Wyobrażają mnie. To mój dobry ziomek. O, piona. O, łapa dobra, a cholera jasna. I odżywki biorę. Jakie? Gębę? Hypermas. Tak? Co to na majorę, nie? No jak. I co tam widać? A to dobre? Dobra. No to niech zadzwoni do mnie, no. No, też. Nie, to dla ciebie to... Jednym palcem. Jak jabłko, nie? No. Co tam oglądacie, live? Ja tu jestem na live, na żywo siedzę. Jak to znaczy? Major Suchodolski kanał. Pierwszy będzie, będziesz mnie widziała. No w Kanadzie. Na Woli. Na Woli to robi. No i tak. A to szybko. Widać mnie? Nie, ona moja siatka już nie znalazła, Major. Pierwszy kanał. Major Skłodowski video. Live. Ja nie wiem jak. Dobra, wejdź, wpisz Major Suchodolski kanał i będzie pierwszy. Gdzie ty jesteś? W Białymstoku. Na lajcie jestem. Na lajcie. U majora. U majora. Na internecie, no. Co tam? Zabiorę. Gdzie? Za półtorej godziny. No a u kogo to? U kogo to? U tej Moniki? No to jak nie dziś, to jutro. No to jutro. Rano. Rano powiedz. No na razie. Nowi wychodzą, starzy wracają i prowadzą lajta. Major, aby zaimponować Zuzi,
pochwalił się, że w jednym banku ma zgromadzone aż 26 tysięcy złotych, co Zuzia gwałtownie potępia. Dochodzi do krótkiego spięcia i niezręczności między nimi. Mają szklanami wali, ale nie mówcie tego nikomu. Wiem, że i tak powiecie. Także okej, będą z tego pewnie jakieś szoty. Zapach. Straciłam zapach w 2015, ale i tak czuję. No. Konon z majorem piją sobie w nadwożu. A my sobie tutaj siedzimy. W ogóle major mówi, że nie pije, a wali tą budę szklanami, nie? Pije. Konon nie pije, bo nas jeszcze odwiezie do hotelu. On teraz bierze leki. Co najlepsze właśnie, Konon bierze leki i mówił, że zawiózł nas do Zodiaka. My chcieliśmy mu dać piwko, dać wódki. On nic nie chciał, dosłownie nic. I Konon nas zawiózł do Zodiaka na zakupy, postawił nam całe jedzenie, wydał 100 zł. Że daliśmy 150 zł na wejście, nie? Ale... I potem jeszcze dostał ze stówę, ale to tam... Dostał stówę skąd? A, to mu dał. Ten kudłaty. Pewnie pani... Dobra, idę do nich. Może ktoś ogarnie te donaty. Także na razie. Idę sobie tam piwko wypić na dworzu. Zaraz pewnie major się pojawi i resztę. Kurwa mały, że major zaczął pić tutaj z widzami. Tutaj po sok mu przyniosłem. I ja bym kamerę przeniósł chętnie. Tylko no to wszystko jest pod laptopa. Jak to jest modem w Belwederze podłączony? Routera nie mają. Na paluch wszystko. No ale kurde. To ja powiem Wojtkowi, że widzowie się domagają. I myślę, że będzie okej. Wszyscy siedzą w tym, w Belwederze, tam na dworzu. Krzysztof się zdenerwował, mogę taki dać spoiler, bo szli młodzi widzowie. Butelką od żubra rzucili w Belweder. Krzysiu poszedł prosto i na lewo, na plac zabaw, złapał go i mówi, dawaj tu, ale nie przyszedł. I to ja powiem majorowi zaraz. Nie wyszedł i dzieciak uciekł ogólnie. Chłopczy baba. Jezu, serio wygląda jak chłop, tego nikt nic nie powiedział. Nie jestem w ciąży. Nie, ja nienawidzę tego fetyszu stóp. W ogóle dla mnie najbardziej obrzydliwe coś, co może być. Nie lubię pokazywać stóp. Nie pokażę, nic nie pokażę. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem, że wy tu jesteście jeszcze. Jak major ma w ogóle tak wyrąbane na to wszystko. I wiecie co, ja mam od 4 lat problemy z wehem. I byłam u 5 laryngologów i nic nie pomaga. A mimo to tutaj czuję ten odór, że tak się wypowiem. Może nie, że odór, ale czuję ten taki specyficzny zapach, który się unosi. Mam nadzieję, że przyszli pracodawcy nie zobaczą tego lajta. Bo chciałabym ogólnie jakoś zawodowo się rozwinąć, ale ogólnie słyszałam, że pracodawcy przeglądają Facebooki i czy nie macie na YouTubach i jeśli tak, to jestem przegrana. Siedzę sobie na lajcie i odpowiadam na pytanie. Serio? Ja odważyłam się. Ja pierdolę. Ale tutaj w ogóle to jest bardzo nieodpowiedzialne, bo Bajek zostawił. Moje. Niech on to zamknie po prostu. Nie no, w dupie z tym, niech lajk leci, zobaczymy co będzie dalej. No ale bez sensu, tu ludzie mają siedzieć i coś tam pisać. Zobacz, i tak, mimo tego, że jest cała kanapa nagrywana, to jest minimum 1000 osób. Beka, ej, co wy robicie, starzy? Chodźcie, wyjdźcie, kupcie sobie bilet do Białystok Staroświęce i jedźcie tutaj. To jest naprawdę spoko. Ja w ogóle myślałam na początku, że oni nas nie przyjmą, nie? Że no. Wyproszą nas no. I powiedzą, co tu zrobisz? No. A tutaj taka impreza, nie? Nie byłam na to przygotowana. No i robi się do donate skończyły. Ale idzie? Jak mu się... Ale co idzie? Nie chodzą te donate. Bo nie mogę ich dozwolić, że on jest włączony jeszcze. Sławek? A chłopak, tak? Tak, w jednym banku mam 26 tysięcy.
Serio? Chyba na kredyt. Jaki kredyt? Normalnie. No to musisz się wyprowadzić. Ja wychodzę na miasto, dla mnie nikt złego słowa mi powie. Czemu tak jest? Że to, że nikt na ciebie złego słowa ci powie? Ze sobą. No pewnie. O kurde, cholera. I z kim ty rozmawiasz? Z majorem rozmawiasz. Major, chodź tu na kanapę. O. A ty włączyłeś już? No tu jest włączony ciągle. A tu uklepane tu u ciebie, major. A tu nie jest. Dziękuję. Ale jesteś ogólnie wspaniałą kobietą. Ja ci powiem. Ale nie, naprawdę. Ja ci powiem, że jesteś ogólnie wspaniałą kobietą. A dlaczego? Co wspomniło cię na taki przemysł? Nie, a trochę się sprawi to robi głos. To ja doszłam do wniosku, że albo ktoś nienawidzi mojego głosu, albo ktoś kocha mój głos. Bo jest taki specyficzny, nie? Żebyś była samotna, to tak bym cię po prostu... Tak bym cię ululał, jak to się mówi, jak aniołka i po prostu... Nie, o cholera! Nie, przepraszam bardzo, mnie byś miała, a jakby było trzeba, kiedy... To by urządził! Nie, to się dogotuje z kobietą i z mężczyzną, przypasujemy do siebie... Mężczyzną! Jezus, pierwszy raz się spotyka w tym, że ktoś myśli, że ja jestem żona ze stydu, nie? Może to przez makijaż, że mam takie kości policzkowe przez tusz wyznaczone. Nie wiem, może to przez to. O cholera! W ogóle dla mnie, jak ktoś się już chwali, że ma jakieś pieniądze na koncie, to już dla mnie jest takie słabe, że... Musimy mieć wielkie kompleksy, że musi się chwalić, ile ma na koncie. Ja mam na koncie tylko 8 browarów i 2 litry tu pokoju. Ja nie wierzę, że mimo tutaj jest mi wyjaźń. Beka, nie? I rośnie. Pamiętacie tego typa grubego, który tu przyjechał? On przyjechał tutaj z litrem, pili to szklankami i wtedy jego kierowca pojechał po drugiego litra, nie? No i teraz ten drugi liter jest jeden. Słuchajcie widzowie, tutaj Arek się bardziej zna na kamerkach, komputerach niż ja. Co by zrobić, żeby Majora jakoś, żeby się zgodził Major, żeby wynieść, póki jasna jeszcze jest, tam na stół kamerkę i laptopa. Ja też się... Bo pędrak od internetu jest wczepiony. Krzysiu już ostro jest. Nie? Krzysiu nie, no Krzysiu ma ślankę. Jak to by ślina już cieknie, to znaczy, że Krzysztof ma. Kolejny uczestnik. Nie, to jestem ja już wcześniej, bo widzę admini, żeby tam nie ślinę do tego pracował. Ja pierdzę. Skidłki, sorry, przeglądarki. O, dobra. A kibel? Dobra, ja idę po telefon. Patrzcie, ogólnie. Zgadnijcie, co. Niech ludzie zgadują, co Major ma na tapecie w telefonie. Strusie! I ubrał rękawice bokserskie. Czyli porn, czy? Dobra, możesz odpalić lighta, żebyśmy kamerę ustawili, dobrze? Ej, odpal lighta. No jest ciągle. Ale kamerę chcę ustawić, żebym widział, co się dzieje się. Nie. Ale chcę nie, kamerę poprawić, dostanie. Daj na ułamek sekundy. Ja dupę, bo bana dostanie. Dupę dostanie. Fetisz. Fetysze? No. Fetisz, a to Majora jest laptop. Dobra. Fetisz, Shrine, Cats, Tube, Cats, koty, porno z kotami. Perf Clips, Sleazy Nessie, co chwa? Summer Bang. Fetish Tina Stepsister, Cuckold, Polish Blonde Woman, Major to jest jednak. Hot like you. Hooked watches wife porno. Zmyślają. Nie zmyślamy, mogę ci pokazać. Co jest w Bersalce? Nie wiem. Major tu ma odświeżacze ogólnie do powietrza, takie o. O kurwa. Zaraz się podjaramy. Jak tu policja nawet z górki nie przyjmuje na szkołę, no 17 myśli, że to fake. No. A
A tego się nie wyłącza? Nie, tego się nie wyłącza. Tu jest lightboard. Akt drugi, scena trzecia. Nagle zmienia się cała koncepcja. Mieliśmy tragedię antyczną, a nagle uniwersum przenosi nas do wesela wyspiańskiego. Major zaleca się do lekko dystansującej Zuzi, a stańczyk Artur delikatnie, acz skutecznie moderuje całą sytuację. Ty jeszcze ktoś jest? Słuchajcie, przed chwilą przyjechała policja. I znaczy zabrali nasze dowody, nas spisali. I major taki jest zdenerwowany, że się tak tak się hula. No tylko chciałam powiedzieć. No, trzymaj się. No Arek, pomagaj mi, ja nie jestem taki silny, jak ja uważam, że się pomagam. Dobra, idź na lewo. Dobra, major wrócił, na live. Ach, o szlak. No dziękuję. Pójdźcie, o cholera, policja przyszła, spisała nas wszystkich, spisała Krzysztofa, spisała majora, mówi, że widzowie zgłosili. Co wy dwa robicie? Major w domu może być pijany. Na ulicy nie może być pijany. Ja pijany nie jestem. No nie jesteś, ale możesz być. Jakbyś chciał, to możesz być. No. A masz dowód? Ja nie dałem. Twój włożyłem ci tu do kieszeni. Twój. No. Spisali wszystkich. Kazali do środka i się ciszej do ciebie. I był policjant miły w filmie. Ile jest? Ile jest widzów? 1896, 380 zł. Major, herbatę chcesz? Herbaty. Dobra. Jest takie coś, żeby to wyłączyć, bo nie ma żadnych... Tak Konan powiedział. Kula, dymuj. A nie chcesz już iść spać? Nie. No dobra. Dobrze. A czemu dobrze? No nie wiem, tak jakoś ogółem. Policja, nie chcę. Jestem u siebie. No. Ale... Nie powinni mu mówić. Ale ogółem mi powiedzieli, że mam cię zmusić do tego, żebyś wyłączył tego lajka, nie? Co powiedzieli ci, że? No, że mam po prostu zrobić tak, żeby wyłączyć tego live'a. Nie ma nakazu sądowego, nie ma wyłączenia live'a. Daj mi nakaz. Nie mogę. Nie jestem z policji. Nie jesteś... Kutur... No. Cholera. A mogę dać ci pudzieka, pudziszek? No. Dziękuję bardzo. Na twoje... Major, cukier chcesz do herbaty, czy nie? Dwie cukier, te, brzuszki. Dwie cukier, te. Co bym miał taką kobietę? Ja mam pieniądze. Mnie tam to nie wiesz. Zero. Mnie tam nie interesują pieniądze. Mnie interesuje nie. To, czy ja będę szczęśliwa, czy nie. O, bo dobrze powiedziałeś. Chuj, pieniądze. Ja też tracę. No, właśnie. Ale ja ci powiem, lubię kobiety, które szanują mężczyzn, po prostu mężczyźni szanują kobiety, nie odchodzi co będzie. Ja miałem kobietę i dużo straciłem przez Krzysztofa. Ja Krzysztof jest za bardzo konserwatywny. Po drugie myślę, że... Nie, on chce kasę. A w dupie on kasę. Kasę? Ja ci mogę dać kasę. Ja nie chcę żadnej kasy. Ile? Plam tą kasę, ile chcesz? Mam w dupie tą kasę. Ja zarobię. Ile chcesz kasy? Gdybym ja wiedziała, że za kasę dostanę szczęście, to bym kurde już zapracowała na to, a jakoś to nie dało mi. Ja chcę świat zwiedzać. A nie. O Boże. Dobra kobieta jest, wiesz? A czemu dobra jest kobieta? Kobietą, bo rozmawiasz nie z bydle kim, taki nie jestem bydlakiem. Nie no, każdy jest złą na głowie. Ja myślę, że każdy jest, nikogo nie uważam nad to, każdy jest równy, w sensie, że każdy jest wartościowym człowiekiem, nie?
I każdy reprezentuje to, co reprezentuje sobą. I koniec. Proszę bardzo. Ja się nie czuję lepsza od dała buziaka dla mnie. Brawo! Jako przyjaciel. No oczywiście. Widzisz, bo ja lubię rozmawiać z kobietami i ja nie ochodzi wiadomo co, po prostu porozmawiać. Kobiety lubią to, co człowiek wykazuje. Jasne. Uwaga, Zuzia wywróciła. Oj. Odświeżasz. Odorant. Dobra, to się do mnie wyleje. Odorant się wyrzucił. It's like. Green Fresh. Lubię kobiety. Lubię takich ludzi, którzy mnie szanują. Ja cię szanuję, każdego człowieka szanuję. No. To ty mnie szanujesz. Ja ciebie nie szanuję? Przepraszam bardzo. A ja tobie coś złego zrobiłem? Jesteś wspaniałą kobietą. Kobietą jestem, a nie piszą. Czym? Właśnie zrozumiałam tego. Piszą? Ja cię szanuję. Ja ciebie też szanuję. A czemu nie jesteś szanuję? Wspaniałym człowiekiem i czuję od ciebie aury dobra. A nie tej negatywnej energii. A nienawidzę ludzi, którzy od razu... O, jak ja się... mam takie coś jak widzę człowieka i on już ma tą złą energię, to czuję. Tak w łeb mi daje, że aż po prostu bym się wywróciła. Piszą, że słabo słychać. Trzeba mikrofon właśnie. A od ciebie czuję dobrą energię. Dlaczego? Nie wiem dlaczego. Spytaj się niebios. Nie wiem tam. Jest ze sobą. Dokładnie. To się... Nie wiem dlaczego. Masz lepiej czapkę, Jagi. Majora. Ja nie wiem dlaczego ja bo tak źle czuję. Źle wyglądasz w tym kapeluszu. Ja nie wiem dlaczego ja tak czuję, ale czuję od ciebie dobrą energię ogółem. Pamiątkę. To jest takie Harry Potter i jak miałam ta drużyna. Wojtek, mogę do łazienki pójść szybko? Tak. Jak miała ta drużyna Harry Potter? Ja miałam Harry Potter, ale która? Ta dobra. Ta co przegrywała czy ta dobra? Ta dobra. Czekaj. Ja wolę tą... Tak. Jagiellonia i Gryffindor. Nie, Gryffindor. O, ja chcę Gryffindor. Nie chodź, to wszystko. A czemu chciałeś mnie odwiedzić? Ja wiesz, nie jestem żadnym dziećmoim. Nie jestem żadnym zboczyńcem. Ja do ciebie się nie przytulam. I to szanuję. A czemu szanujesz? Wiesz co, bo już od 3 lat w sumie oglądam twoje filmiki i Krzysia i twoje i tak wsiąkłam w to uniwersum i tak to jest dla mnie niepowtarzalny wypad. To się nie równa z niczym. Nie równa się z wypadem do jakiegoś Krakowa, nie równa się z wypadem do żadnego Paryża. To jest coś zupełnie innego. Oglądasz coś 3 lata i wreszcie masz okazję to zobaczyć na własne oczy. I spotkać się z tym. Zobaczyłem ciebie na oczy. Zobaczyłeś mnie na oczy. To ja nie umiem tego opisać. Jak się poczułaś? Nie umiesz opisać. Nie umiem tego opisać. To jest magiczne przeżycie. Ja ci powiem. Ale ciepła się zrobiła. Bo Majera zobaczyła. Na żywo. No może. O! Ja sobie zapalę. Ale nie wstydź się Majora. Ja się nie wstydzę. Major jest w porządku. Ja się wstydzę moich przyszłych pracodawców, którzy tu oglądają. Nie wstydź się. To jest twoje czapka już. O. Ale wkurzył mnie dziś kolon. Nie, policja wkurzyła dzisiaj. A co cię powiedzieli? Nie było ciebie, bo byłaś tu. Policja przyszła. Nie było. No byłam wtedy. Cholera. Wiesz co? Czy miał taką... Miał kobietę? Ja mówię, raz nie ma złego. Przyjeżdżają. Widzieliście, kto przyjechał? Niech. Daj mi zapalniczkę. Proszę. Nie będę cię. Ja w ogóle mam takie kompleksy, że mam twarz taką okrągłą jak księżyc, nie? To dobrze. I zawsze tak sobie zakładam, jak... Żeby nie miała takiej okrągłej twarzy. Nie, musisz zostać z Majorem. Bo jest więcej widzów niż było. Piękna jesteś w czapce Jagiellonii. I z pomponem, kurde.
Wiesz, co ta czapka przeżyła, nie? Nie. Nie? Idźcie podpisać. O, major podpisuje czapkę dla Zuzi Bożej drugiej. Co wy robicie? Podpisuje i Zuzia dostała czapkę z Jagi. Ja z Kononem sprzątam podwórko, ty. Bało się 2700. Ludzi? Mhm. A czy to ludzie? Czy może przetestuj gości rozpuszczalnikiem. Nie. Orbit. Co tu? Orbit. To był Orbit. O, przyszedł Krzysiek do Belwederu, wrócił z powrotem. Zaraz będziemy stolik sprzątać. Panowie. Halo. Tak? Tak? I do domu. Dobra. Idź do domu. Nie ma problemu, panie Krzysztof. No, pojedziemy. A jutro pojedziemy gdzieś? Dobra, idziemy. Zobaczymy. Dobra. Dobra, już. Chodź, Arek, jak mówi Krzysztof to... Jak tak powiedziano? Skoro tak powiedziano? Major, to na razie, do jutra. Jak nasz Krzysiek wywala, nie chcemy, żeby się wkurzył, kurczę. A gdzie ta... Zuzia poszła. Pożegnaj się z majorem i... Zuzia! Dostał od majora. Z autografem od majora dostała. Dlaczego tak? Pan nie się... Major! Nie! Dlaczego tak? Zostań. Nie. Chodź. Trzymaj się. Masz to zabrać. Nie, nie będę tutaj robić żadnych dymów. Masz to zabrać. Zabieraj, to słyszysz? To mam zabrać, czy nie zabrać? Masz zabrać. Major ci dał z autografem swoją czapkę, kurde. No to mam zabrać, czy nie zabrać? To... Marcin, policja, wstawaj, strusiu jeden, bo idziemy po ciebie i pójdziesz na wykrzes wialkę 3 złote. Krzysiek chce wyłączyć lajta. Wojtek jednak nie chce wyłączyć lajta, gdyż ma nadzieję, że jeszcze trochę zarobi, nawet zasypiając. Następuje więc gra pozorów. Major twierdzi, że lajt jest wyłączony, mimo że co chwila wchodzą nowe donaty głosowe, a Krzysiek udaje, że ich nie słyszy i że nie chce wyłączać komputera, tylko uporządkować stół. Major? Major? Co? Jako? No słuchaj, weź zamknij kanał i kamerę włącz. Słyszysz? Major? Wojtonek. Co będzie tako dzień i noc stała? Wojtonek. Marek, panie Krzysztofie, major zsikał się koło łóżka. Nie wyłączono kamerę. Panie Krzysztofie, major zsikał się koło łóżka. Wojtonek. Panie Krzysztofie, major zsikał się koło łóżka. Co powiem, mówić przewodę wszystkie? Panie Krzysztofie, major zsikał się koło łóżka. Trzy złote. Co? Wyłączonek. Tutaj nic nie ma. Ale nie chcę pochować. Zdarnąć. Twoje? Nie, ja chcę twoje pochować. Twoje? To masz. Masz. Twoje? Chowaj. Tam. Twoje, o, ty kubił. Co ty robisz, major? Co ty robisz? Gdzie ty plujesz? Gdzie ty plujesz? Under control, po tym co zobaczyłem, to śmiało mogę umierać. Czuję się spełniony 3 złote. Jesteśmy świadkami historii, panowie. Istny lajk z odejścia 3 złote. Wiewiórki z lasu, major, kiedy znowu nas odwiedzisz, tęsknimy za tobą. To my wiewiórki, które dokarmiasz orzeszkami i nidrem. Tam gdzie mieszkasz, tam psy są. Wracaj do nas, wiewiórki z lasu 3 złote. Tu sponsor patologii. Major, cała Polska ci kibicuje, żebyś stanął teraz na nogi po tym ciężkim nokaucie. Major, masz nowy rekord, 4000 ludzi cię ogląda, powstań żołnierzu, bo ojczyzna wzywa. Tu sponsor patologii. Major, jeszcze miesiąc temu chciałem ci zapłacić 100, żebyś pokazał śurdaka na lajcie. Dziś zrobiłeś to za darmo. Sponsor patologii, tu sponsor patologii. Major, jeszcze miesiąc temu chciałem ci zapłacić 100 za pokazanie śurdaka na lajcie, a ty nie chciałeś, a dzisiaj zrobiłeś to za darmo. Ale cieszę się, że wreszcie widzę cię ze zgiętymi nogami 3 złote. Z serii co ocenzurowane,
ale powinno być powiedziane. Major potrzebuje wiaderka, bo za dużo wody się opił. Krzysiek podchodzi z wiaderkiem, ale major jest dla niego niezbyt miły i zbywa go machając łapkami. Wojtkowi robi się wygodniej na podłodze niż na jak zwykle złożonej wersalce. W międzyczasie wywiązuje się bitwa na donaty między sponsorem patologii a Szlezwikiem Holsteinem, do której dołącza reszta widzów. Wojtek podejmuje kilkukrotnie próby wstania z podłogi, ale nawet z pomocą Krzyśka bardzo długo mu to szło. Podczas tego powstania wywiązuje się krótka rozmowa między jednym i drugim, w której to Wojtek wyrzuca Krzyśkowi, że ten zdarł pieniądze z widzów, a Krzysiek oczywiście zarzeka się, że nic od nich nie wziął. Na samym końcu Konon dzwoni do kogoś, kto w końcu mówi mu, w jaki sposób może wyłączyć Lighta, i Light zostaje zakończony. Co ty robisz, człowieku? Co ty robisz? Wstawaj, bo ja cię nie podniosę. Wstawaj! O, znowu są pod bramką. Wstawaj! Słyszysz? Ja wiem, co podoba. Sponsor patologii tu sponsor patologii. Przyjmuje zakłady, w której minucie tej nierównej walki major stanie na swoich tyczkach. Płacę gotówką jutro pod bramką. Krzysiu, weź nie pytaj, weź go przytul 3 złote. Ale nie chłodzi, czy jeśli pomoc włączy, czy... Nie? No cuda. Słuchaj, przyjedź, weź wyłącz dalej, bo ja nie wiem. No halo, major sam włączył. Mamy lipiec. Za wcześnie jeszcze, aby mówić o Lajcie roku, ale z pewnością ten materiał powinien trafić do ścisłej czołówki. Polecam i pozdrawiam. Szef sztabu.